Dzisiaj ogień z nieba, bo do 29 stopni Celsjusza zapowiadają synoptycy, ale ogień także w naszym studiu. Dzień dobry, witamy bardzo gorąco. Dzień dobry. My także gorąco. Tak, gorąco. Przemek Zakrzewski, czyli gitarzysta, lider zespołu, i Hubert Urbaniak, czyli NDA. Zgadza się. Zupełnie nowa twarz. Zupełnie nowa twarz, od niedawna tak naprawdę. Ja pamiętam wasz taki występ na Stadionie Smoczyka, gdzie na klawiszach grał u was Kamil Łukaszyk, czyli nasz redaktor muzyczny. Teraz już to miejsce klawiszowe jest zajęte przez Huberta. Od całkiem zupełnie niedawna, chociaż współpracujecie dość długo już ze sobą. W grudniu 2 lata będą, jak zaczęliśmy współpracować. Początkowo była to tylko i wyłącznie współpraca na zasadzie produkcji, no ale ponieważ wkład Huberta, czy Chrupka, jak na niego wszyscy mówią od zawsze, jest tak duży, po prostu kwestią czasu było, że dołączył do zespołu na stałe. Zupełnie nowa twarz i zupełnie nowy płomień, można powiedzieć, w grupie Ogień. Hubert, jak ty się czujesz z chłopakami? No ja czuję się dobrze. Znamy się z Przemkiem już dużo, dużo czasu, bo z jednego miasta jednak to zawsze gdzieś to muzyczne. No właśnie, bo wy jesteście z Kościana. Z Kościana, czyli nasz region. Tutaj wszyscy z regionu powinni wspierać waszą twórczość tak naprawdę. No już od dawna właściwie myślę, że wspierają, bo zespół Ogień jest znany z naszej anteny tak naprawdę od tego wielkiego boomu Mary Jane, można powiedzieć. Chociaż wcześniej chyba też coś na antenie było, ale Mary Jane... Pojawia się, nadal się pojawia, tak. To był taki wielki pierwszy boom. Znaczy się, my byliśmy od samego początku, bo cokolwiek robiliśmy, zawsze Radio Alka była pierwsza, która nas puszczała. I to nie mówię kurtuazyjnie, autentycznie tak było. Natomiast Mary Jane to była pierwsza piosenka, która faktycznie trafiła na playlistę, tak? Która po prostu była puszczana pomiędzy wszystkimi innymi hitami i światowymi, i polskimi. Wcześniej tam byliśmy bardziej, powiedzmy, lokalnie, okazyjnie. Natomiast Mary Jane zgadza się. No ale potem też i było pole zwycięskie. Przyjechaliście do nas się też pochwalić. Bardzo dziękujemy wam za to. No i kolejne lata współpracy teraz właśnie z Hubertem. Ja właściwie Huberta chciałbym podpytać. Słuchaj, przyszli do ciebie rockowcy, a ty się zajmujesz właściwie klimatami klubowymi. Przyszli do ciebie rockowcy i co sobie pomyślałeś? Szaleni. Znaczy było trochę inaczej, ponieważ to ja odezwałem się do nich, a dokładnie do Przemka. Czyli kiedyś, to ty jesteś szalony. Kiedyś, no może ja jestem szalony, po prostu lubię muzykę, a jak lubię muzykę, to nie ma różnicy, jaki gatunek muzyczny, po prostu ważne, żeby była fajna i dobra i do słuchania, a chodzi o to, że to ja się odezwałem do Przemka, ponieważ zrobiłem w studiu szkic pewnego utworu i mówię, Przemek, no to wysyłam. No i Przemek zadzwonił na drugi dzień do mnie i mówi, słuchaj, w tą stronę Ogień chce teraz iść i czy zrobimy ten numer wspólnie, no to mówię, zapraszam do studia i tak powstał pierwszy numer, czy tam pierwsze demo, z którego później się przerodził singiel Skocz ze mną w ogień, który był pierwszym takim numerem, który wspólnie zrobiliśmy. W Radio Elka do dzisiaj tak, puszczony. Tak. Później był ten numer dla Unii, no i teraz mamy nowy numer, który dzisiaj ma premierę, więc... Czyli ty byłeś, powiedzmy to tak metaforycznie, ładnie, że pod pałką, tak, zaiskrzyło, no i później się ten ogień... Zaiskrzyło w Przemku widocznie moje podejście do muzyki. No i bardzo i mu dobrze się spodobało. Muzyka nie zna granic tak naprawdę, także fajnie chłopaki, że się dogadaliście, bo dzięki temu możemy teraz słuchać nowych, świeżych rzeczy tak naprawdę. Oczywiście. A jeśli chodzi o ten nowy utwór, nie ma tutaj nic, nie ma tu nic, przepraszam, to jest kompozycja czyja, czy też to jest współpraca między wami? Współpraca. Generalnie muzyką w tej chwili zajmujemy się razem z Hubertem, także muzycznie wszystko wychodzi spod nas. I Filip pisze słowa? Filip pisze słowa, ale przy produkcji i nasz menedżer ma bardzo duże... Pani menedżer, dobrze kojarzę? Dobrze kojarzysz. Duże zdanie, duże znaczenie, jakkolwiek byśmy tego nie ubrali. No. Znaczy jest to taka osoba, która nie jest z nami w studiu, ale jako pierwsza, powiedzmy, jedna z pierwszych słyszy produkcję i dobrze wiemy, że jak siedzi się w studiu i robi się tej muzyki naprawdę dużo, to przychodzi moment, że się nie wie, co jest dobre, a co już nie. I zawsze taka opinia drugiej osoby, takiej pewnej... Trzeźwe spojrzenie, świeże ucho powoduje to, że słuchajcie, jest 6-7 dem, szkiców, utworów, te dwa są fajne, nad tym warto popracować i tu nie ma już nic takiego, że ale tamte też są dobre.
No jednak świeże ucho osoby, a przy okazji jest to... Też fajnie, że kobiecie dajecie jakby spojrzeć. No przede wszystkim muzykę robi się dla kobiet, podobno. Czyli znowu się pojawia, Grzesiu, ten temat miłości, o którym dzisiaj mówiliśmy, tak? Ale wszystkie piosenki są o miłości, nawet te, które nie mówią bezpośrednio o tym. Grzesiu jest specjalista od miłości. Oj, tak. Nasz radiowy na pewno. No dobrze, utwór już jest, ale z tym, że premierę będzie miał dzisiaj dopiero o godzinie? 12. O 12. Samo południe. Czyli my jesteśmy właściwie tutaj... Przedpremierowo, prapremierowo można powiedzieć. Nie właściwie, bo dosłownie tak jest. Jesteśmy pierwszym radiem, które w ogóle odwiedzamy z tą piosenką. Później 14, 16 są następne rozgłośnie. No, ale my zawsze tutaj zaczynaliśmy, więc no to chyba nikogo to nie dziwi. Co zwiastuje ta piosenka? To znaczy się, bo wasza współpraca, tak jak mówicie, już się zacieśniła. Teraz Hubert jest członkiem zespołu. Rozumiem, że poza utworem Nie ma tu nic, będą kolejne propozycje. W tym roku coś jeszcze? Czy nie ma tu nic? W tym roku już. Na pewno mamy przygotowane dużo materiału, można by już powiedzieć. Dużo szkiców, które... Warto, żeby ujrzały światło dzienne, ale to zależy jeszcze, czy się spodobają pani menadżer. Ale mamy dużo szkiców i na pewno coś się pojawi. Co będzie następne, jaki utwór, jeszcze nie wiemy dokładnie, chociaż pracujemy naprawdę nad 6-7 utworami, które no, jakby się dobrze tak spiąć, to mogłyby tak w 2 miesiące być. I mogłaby to być jakaś mała epka, czy jakiś zalążek albumu, ale to... Pytanie, czy warto się spinać, tak? Czy... No nie warto, znaczy no. Ja uważam, że nie warto przy muzyce. Świeża głowa i nic nie robić na mus, tak zwany. No ale no, kiedyś trzeba wydać w końcu utwór, bo nie można w nieskończoność też czekać za jakimś utworem. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że ma też to o tyle znaczenie, że chcemy, aby piosenka Nie ma tu nic... jakby wyznaczyła coś nowego, w którą stronę ogień pójdzie i nie chcielibyśmy teraz generalnie stylistycznie biegać, że każda piosenka z innej beczki, każda piosenka tak będzie inna, dlatego to też ma bardzo duże znaczenie przy selekcji piosenek, tak, że one mają być inne, mają być ciekawe, ale ten kierunek, który właśnie muzyka gitarowa połączona z tą nowoczesną elektroniką, no to chcemy grać. Powiedzmy, że ta piosenka porywa do tańca też. Mimo, że tak jak powiedziałeś, jest to muzyka też gitarowa w pewnym sensie. Natomiast pytanie moje jest troszeczkę takie, trochę z boku. Kiedyś taki słynny pan Kononowicz powiedział, nie będzie niczego. No i właśnie jakby przy tytule waszej najnowszej produkcji nie ma tutaj nic, nie ma tu nic, znowu się pomyliłem, nie ma tu nic. Jest jakby odniesienie troszeczkę do tamtych słów. Czy czerpaliście gdzieś z tych stron, czy to jest zupełnie inna historia? No proszę. No, nie. No żartuję oczywiście. Ale chciałem, żebyście odpowiedzieli. O czym? No to słuchacze za chwilę będą mogli usłyszeć. To jest wszystko sprawy damsko-męskie. Czyli jednak nie tak jak nauczyciele polskiego nie pozwolicie, nie, inaczej, pozwolicie swoim słuchaczom znaleźć w tym tekście to, czego oni sami szukają, a nie dacie jednej interpretacji. Własna interpretacja. Tak zrobimy pomimo faktu, że nasz wokalista jest polonistą. No, pozdrawiamy w ogóle pozostałych członków zespołu. Filipie, to teraz może posłuchamy, o czym dokładnie jest piosenka. Nie ma tu nic. Grupa Ogień premierowo w naszym studio dzisiaj z taką nowością. Lecimy. Kilka słów, kilka nut, które chciałbym ci dać. Chociaż znowu cię mam, za szybą cię mam. Parę lat, parę zdań, których za dużo znów. Chociaż opadł już kurz, nie wierzę w to już. Że nie ma tu nic, co mogłoby dziś zawrócić ciebie, zawrócić nas. I nie będzie znów żadnych nowych szans. Chociaż gonimy czas, on nie znajdzie nas. Nie znajdzie nas. Nie znajdzie nas. Nie znajdzie nas. Bo nie ma tu nic. Zamiecionych pod stół, gdzie nie patrzę już w głowie.
stan, tak ogarnia mnie znów. Serce wyrywa się, chociaż dobrze wiem, że nie ma tu nic, co mogłoby dziś zawrócić ciebie, zawrócić nas. I nie będzie znów żadnych nowych szans, chociaż gonimy czas, on nie znajdzie nas. Nie znajdzie nas. Nie znajdzie nas. Nie znajdzie nas. Bo nie ma tu nic.